to dzisiejsze czytanie jest takim lekarstwem na odtrutkę dla wszystkich ekumenistów. Przypominam to, co robicie z ludźmi, ukochani ekumeniści, jest jedno wielkie kłamstwo i oszustwo. Święty Paweł mówi do was prosto. Jeden jest Pan. Jedna wiara, jeden chrzest. Jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich. A wyście nagadali ludziom, że się potrafią zbawić w innych religiach. Nagadaliście im, że jak będą dobrzy, że się zbawią. Że jesteście kłamcami. Jesteście heretykami. Zagarnęliście przestrzeniami Kościoła i w swoim kłamstwie zdobyliście władzę nad rządem dusz. Kiedy przeczytajcie deklarację Domine Jezus kardynała Ratzingera, później do papieża, rozrywaliście szaty, bo wtedy nie wytrzymaliście, boście mieli falę w Polsce i mówiliście koniec ekumenizmu. Dokument ten blokuje dialog. Żadnego z nich żaden biskup nie ekskomunikował. Nie suspendował. Nie wezwał przed sąd biskupi. Mają się dalej dobrze. Wydają gazety na pierwszych stronach mediów i są wzorcem. Pamiętajcie, są to zdrajcy. Poza Bogiem w Trójcy Jedynym nie ma, moi ukochani, zbawienia. Tu macie świętego Pawła.